rozłożyć na czynniki 25x kwadrat, odjąć 30x, dodać 9. Czyli mam taki trumian kwadratowy, który mam na czynniki rozłożyć. Jak widzę takie duże współczynniki liczbowe, to zawsze próbuję znaleźć jakiś wspólny czynnik, który się da wyciągnąć przed nawias. Ale tutaj nie widzę, żeby taki był, no bo 25 i 30 się dzieli co prawda przez 5, ale 9 się nie dzieli przez 5. 30 i 9 się dzieli przez 3, za to 25 się nie dzieli przez 3. Czyli tutaj żadnego wspólnego czynnika się przed nawias nie wyciągnie i musimy się zająć tym tak jak jest. Ale coś innego szczególnego tutaj się daje zauważyć. Otóż zarówno ten pierwszy tutaj składnik te, tego wyrażenia, jak i ten ostatni są kwadratami czegoś innego. To jest kwadrat 5x, bo to jest 25x kwadrat, a 9 to jest kwadrat trójki po prostu. Więc mam takie podejrzenie, na razie jeszcze nie jestem tego pewien, nie wiem tego, że ten trójmian może być kwadratem wielomianu pierwszego stopnia kwadratem takiego dwumianu. Więc napiszmy sobie taką ogólną postać dwumianu i spróbujmy obliczyć co będzie jak podniesiemy to do kwadratu. Podejrzewam, że jak ktoś to układa to zadanie to właśnie coś takiego zrobił. Wziął jakiś dwumian taki liniowy, podniósł do kwadratu i rozwinął, wyszło coś takiego. No sprawdźmy czy tak jest. Może tak być, może tak nie być. Możemy się pobawić i to sprawdzić. No co to znaczy podnieść to do kwadratu? To znaczy, że trzeba to pomnożyć jeszcze raz przez to samo. No to wymnażam. Pomnożę najpierw przez pierwszy Składnik oba z tego drugiego nawiasu, czyli będę miał ax razy ax to jest a kwadrat x kwadrat. Teraz jak pomnożę ax przez b, to dostanę a razy b razy x. Od razu uporządkuję w kolejności alfabetycznej, bo tak lubię. No jak pomnożę przez b, to mam b razy a razy x. No to znowu uporządkuję, że to jest a razy b razy x, no że jest przemienne, więc mogę to tak zrobić. No i b razy b to będzie dodać. B kwadrat. Pomnożyłem każdy wyraz z lewego nawiasu przez każdy wyraz z prawego nawiasu. No i teraz mogę to jeszcze troszkę uprościć, zauważając, że te dwa wyrazy są do siebie podobne. Czyli będę miał a razy a kwadrat x kwadrat, dodać dwa razy a razy b razy x i dodać b do kwadratu. Takie wyrażenie dostałem. No i teraz chciałbym to porównać z tym trójmianem, od którego tutaj zacząłem. Aby ewentualnie odgadnąć, czego on jest kwadratem, lub czy sprawdzić, czy w ogóle jest czegoś kwadratem. No to podpiszę to je pod spodem, żeby łatwiej było porównywać. 25x kwadrat, odjąć 30x, dodać 9. No to porównanie polega na tym, że chcielibyśmy, żeby a kwadrat to było to 25, żeby ten współczynnik przy x kwadrat był, był po prostu równy a kwadrat. Dalej. Chcielibyśmy, żeby to 2a razy b to było to samo co minus 30, czyli też żeby ten współczynnik przy x się zgadzał. No i wreszcie na koniec, żeby ten współczynnik wolny się tutaj zgadzał, czyli żeby b kwadrat to było to samo co 9. No to tak jak mówiłem, to na początku i na końcu to łatwo jest sprawdzić i spełnić, no bo żeby a kwadrat było 25, to wystarczy, żeby a było równe plus lub minus 5. No, nie wiem, czy plus czy minus, bo czy plus czy minus 5 to do kwadratu podniesione da nam 25. Żeby to było spełnione, no to b musi być równe plus lub minus 3. Zarówno plus, jak i minus 3 podniesione do kwadratu daje 9. No i teraz trzeba tylko sprawdzić, czy ten warunek da się spełnić. Czyli może tutaj z boku to napiszę, czy Uda nam się tak dobrać te parametry A i B, żeby 2AB mogło być równe minus 30. To mogę troszkę uprościć to równanie i podzielić obie strony przez 2, i wtedy mam, że A razy B musi być równe minus 15. No to to równanie nam mówi, że te liczby A i B muszą być przeciwnych znaków, wtedy ich iloczyn jest ujemny. No I akurat się tak składa, że tutaj A może być równe plus lub minus 5, a B równe plus lub minus 3. No, a 5 razy 3 to jest 15, czyli widzimy, że tym razem rzeczywiście to się da spełnić. Możemy wziąć na przykład a równe 5, wtedy b musimy wziąć przeciwnego znaku, czyli minus 3. I to będzie dobre rozwiązanie, bo wtedy a równe 5 razy b równe minus 3, czyli 5 razy minus 3 to będzie minus 15. Lub mamy drugie rozwiązanie, bo mogę wziąć a równe minus 5, a b równe 3. I to też jest dobre rozwiązanie, bo minus 5 razy 3 to też jest minus 15. Więc mam dwa rozwiązania. Wygląda na to, że mam dwie możliwe postacie tego iloczynu. Mogę zapisać to, że to jest tak jak w pierwszym rozwiązaniu: 5 razy x odjąć 3 do kwadratu, bo za, za a wstawiłem 5, za b minus 3, albo mogę wziąć drugie rozwiązanie i napisać, że to jest minus 5 razy x dodać 3. Tym razem za a postawię minus 5, a za b plus 3. Więc wygląda na to, że mam dwa różne przedstawienia tego trójmianu w postaci iloczynu. Ale czym one się różnią? No widać, że one się różnią tylko znakiem tego wyrażenia, które podnosimy do kwadratu. Zauważmy, że w tym drugim mogę wyciągnąć minus 1 przed nawias. I dostanę wtedy tutaj 5x. Tu muszę zmienić znak na minus 3, no i całość do kwadratu. Jak to podniosę do kwadratu, to mam minus 1. Do kwadratu razy 5x minus 3 do kwadratu. No a minus 1 do kwadratu to jest po prostu 1, to jest równe 1. Czyli tak naprawdę, tak jak powiedziałem, te rozkłady się różnią tylko tym, że to, co podnosimy do kwadratu, jest przeciwnego znaku. Czyli oba te wyrażenia są tak samo dobre. Dają po wymnożeniu ten sam wynik. No a przy okazji widzimy, że Dlatego szczególnego trójmianu udało się go zapisać jako kwadrat pewnego wyrażenia. No i to było możliwe tylko dlatego, że te parametry były tak dobrane. Gdybyśmy tutaj mieli coś innego niż minus 30, na przykład 15, czy 20, czy cokolwiek innego, to już to nie byłby kwadrat jakiegoś wymianu. Ale tutaj było zadanie tak ułożone, że to się dało zebrać do pełnego kwadratu.